Witam serdecznie w kolejnym tygodniu na horoskopie. Witajcie, kochani, cudownie, że jesteście. Jak zawsze utulam mocno do serduszka i bardzo się cieszę, że jesteście, że wracacie, że dzielicie się tymi materiałami, bo to znaczy, że wam się podobają. Ach, uwielbiam, uwielbiam, utulam mocno i oczywiście wszelkiego spełnienia dla każdego ciebie. Tak, na początek jak zawsze, czytania ogólne, bierzmy co rezonuje, prawda? To standardowe. Jak ktoś jest nowy, ja to powtarzam. Pamiętaj, żeby nie brać wszystkiego do siebie, bo część będzie rezonować, ta ważna dla ciebie, a resztę trzeba zostawić dla osób, które mają to usłyszeć. Oczywiście dowolnie tu buszujcie, kochani, po kanale, bo są różne playlisty. Wybierz kartę, karty anielskie, rozwój duchowy, pogotowie energetyczne, przeróżności. Oczywiście karty, recenzje na Tarot i Oracle, także nauka tarota, magię, tam zaczynamy, takie drobinki. No zobaczcie, kto ma ochotę, zapraszam oczywiście serdecznie. Tu, kochani, pamiętajcie, że te liczby, które są podawane, wartości liczbowe w tytułach, to są wartości numerologiczne, które możecie sobie później sprawdzić, czy to w książce, czy na stronach internetu, gdzie wolicie. I oczywiście jeszcze zapraszam, jeżeli ktoś z was ma ochotę na sesję indywidualną, oczywiście napisz, prześlę ci cennik ofertę, no i możemy się spotkać, możemy się umówić. Tyle, kochani, tytułem wstępu. Zapraszam serdecznie. Teraz zobaczmy, co to w tym czasie dla nas się szykuje. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na czytaniu na obecny czas. Witajcie, kochani. Wyższa jaźni, bardzo proszę o informacje dla raczków w tym czasie. Co tutaj dla raczków? No na pewno się dużo dzieje, bo karty skaczą. Okej, dobrze. Pierwsza energia, sąd ostateczny. Później mamy rycerza kielichów i to jest obszar oczywiście sprawy prywatne, relacje, związki, miłość. Okej, co dalej? Dla raczków. Dobrze, mamy jeszcze 7 pentakli. Okej. I teraz rada do obu obszarów. Energia karty pustelnika. Obszar biznesu, finansów, obszar zawodowy. Mamy tutaj kartę siły. I kartę rycerza mieczy. I mamy, kochani, dziewiąteczkę pentakli. Okej. No na pewno, raczki kochane, zaczynacie tydzień z jakimś olśnieniem, przebudzeniem, zrozumieniem, poszerzeniem perspektywy, poszerzeniem spojrzenia, zrozumienia pod każdym względem. Tutaj będziecie widzieć, rozumieć, dostrzegać więcej. Może to być oczywiście ktoś, kto przyjdzie i coś tutaj wniesie, jakąś wiedzę. Może to być też twoja wiedza z refleksji, z przemyślenia, bo mamy pustelnika do obu obszarów, więc będziecie mieć poczucie i potrzebę, żeby coś przemyśleć, poukładać sobie, coś poddać takiej głębokiej refleksji. Dobra, zobaczmy sąd ostateczny dla raków na ten czas. Dwa pentakle. Później mamy rycerza kielichów. I co jeszcze dla raczków? Rycerz kielichów i... Co nam się odwróciło? O, 5 pentakli. Może i to dobry znak, słuchajcie. No dobrze, zobaczymy. I teraz 7 pentakli. 7 pentakli dla raków. Okej. Słyszycie, jak te karty szaleńczo skaczą? Dwa miecze tutaj nam się pojawiają. Karta siły. Okej. I mamy rycerza kielichów po raz drugi. Rycerz mieczy i paś mieczy, ale odwrócił nam się. Okej. 9 pentakli. Ojejku, no po prostu nie do wyobrażenia, jak te karty szaleńczo mi tu się przemieszczają. Mamy kartę sprawiedliwości. O, no tak, no to rozumiem dlaczego. Energia marsowa, na końcu mamy wieżę.
Może przyjdzie jakaś wiadomość, informacja, która będzie dosyć zaskakująca dla raczka, ale to jest coś dodatkowego. Dobra, weźmy sobie wszystkie karty, wszystkie energie, żeby zobaczyć całość. Czyli tak, runa na ten czas. O, runa Jera, ale też nam się odwróciła. Coś tu, kochani, jest nie tak. Coś tu faktycznie trzeba sobie przemyśleć, poukładać. Jeżeli otrzymujesz, może tak powiedzmy, jeżeli czymś się zajmujesz, coś robisz, coś chcesz osiągnąć, masz jakiś cel i działasz na ten temat, może już dłużej, ale cały czas te efekty, rezultaty są w twoim postrzeganiu negatywne, prawda? To tutaj ewidentnie coś trzeba wprowadzić, jakąś różnicę, coś zmienić. I tu właśnie okazuje się, że może na to wpadniesz. A, bo ja zawsze robiłam tak na przykład, czy tam robiłem, a tu widzę, że może coś tutaj troszkę zmienić. To może chodzić o wszystko, słuchajcie, o rozmowy w relacjach, o budowanie czegoś, rozwijanie czegoś, o stwarzanie, o manifestowanie. Tu może chodzić też o typowe prace takie ziemskie, gdzie cały czas coś starasz się zbudować, a to gdzieś tej kupy się nie trzyma, bo cały czas gdzieś się tam rozsypuje, prawda? Tak. Dwójeczka pentakli na samym początku tutaj przy tej energii sądu ostatecznego pokazuje, że zdecydowanie tutaj, bo właśnie sąd ostateczny to też jest taki bilans, tak jak karta pustelnika, z tym, że pustelnik to jest taki bilans, który częściej robimy, spoglądając gdzieś tam wstecz, co się już udało zrobić, osiągnąć, co by tutaj można zmienić, prawda? I tu szczególnie widać, jeżeli otrzymujesz jakieś efekty, otrzymujesz jakieś właśnie efekty końcowe twoich działań, które są w twoim postrzeganiu niedobre, negatywne, chcesz czegoś innego, czyli brak masz oczekiwanych rezultatów, to tu ewidentnie widać, że tu trzeba by coś zmienić, czyli przychodzi właśnie takie rozważenie, taki bilans, takie zastanowienie i jakieś, masz ochotę wprowadzić poważne zmiany. Zmiany, które mają przynieść tobie ulgę, prawda? Może już długo nad tym pracujesz, może teraz dopiero zaczynasz, ale widać taką potrzebę, że jakby masz dosyć odtwarzania wciąż jakichś negatywnych cykli. Dla kogoś tu czuję takie negatywne pętle karmiczne, czyli takie przyblokowanie na odtwarzaniu tych samych negatywnych kwestii i takie poczucie, że nie idzie się do przodu, prawda? Dwójeczka denarów pokazuje, że tutaj dasz sobie radę, jeżeli poukładasz priorytety, wszystko sobie rozważysz, wszystkie za i przeciw, zastanowisz się też, co chcesz zostawić, a co chcesz odpuścić sobie, prawda? W dalszym działaniu oczywiście. Piątka denarów tutaj przestrzega bardzo, żeby... No tak, bo tu mamy rycerza kielichów, czyli ktoś tu podchodzi albo bardzo tak naiwnie, może marzycielsko do pewnych kwestii, szczególnie tu chodzi o finanse, a tu trzeba bardzo konkretnie do tych finansów podejść, do tych kwestii takich właśnie istotnych, ważnych. I widać, ta piątka pentakli to jest ogromne przestrzeżenie, żeby nie popaść no, w jakieś tarapaty, na przykład finansowe, prawda? Uważaj, żeby nie ufać komuś, kto gdzieś ewidentnie przy tobie stoi albo przyjdzie, pojawi się i będzie chcieć pieniędzy od ciebie, bo tu jest duże zagrożenie, że ten ktoś może chcieć, no... jakby odebrać, zabrać ci to, prawda? Albo ty możesz chcieć w jakiś sposób to przekazać tej osobie w imię miłości, albo jakby w imię jakichś uczuć, niby sympatii, czy przyjaźni, czy miłości romantycznej. Natomiast później się okaże, że ty potrzebujesz tych pieniędzy. Może to były jakieś twoje oszczędności, prawda? Nagle się okazuje, że ty tego bardzo potrzebujesz, bo też coś się okazało, też coś przychodzi i już tego nie masz, prawda? Nie masz sobie jak pomóc, bo to gdzieś tam poszło. Już poza tym, że to na kogoś tam może trafić, jakieś oszustwo, w ogóle nie wiadomo co, ale tutaj czuję, że oszczędności, kochani, żebyście tutaj sobie mieli,
Na wszelki, prawda, wypadek. Bo ja czuję, że różne rzeczy tu się mogą pojawić i po prostu zabezpiecz sobie te oszczędności, żeby być niezależnym człowiekiem, żeby mieć możliwość w razie co zadziałać. Tu dla kogoś, kochani, czuję spadek, ale uważajcie, bo spadki są różne. Może być spadek na plus, ale może się okazać, że ten spadek jest na minus. Czyli tutaj dobrze trzeba będzie rozważyć, czy ten spadek przyjąć, czy się go zrzec. Ja czuję, że tu jakieś takie osoby mają taki dylemat właśnie, co z tym zrobić. No i tutaj ja bym doradzała bardzo skrupulatne podejście i rozważenie na wiele sposobów i też doradztwo jakiejś osoby profesjonalnej w tym temacie, żeby tu głupstwa jakiegoś nie zrobić. Tak. Co jeszcze? Rycerz kielichów dwa razy nam się pokazuje. Tak, oczywiście to może być relacja, związek, która się tu dla kogoś pojawia. Może to być ktoś z przeszłości, kto powraca. Może się okazać, że trzeba będzie na przykład wesprzeć byłego kogoś, albo ten ktoś właśnie będzie chciał tego wsparcia, będzie prosił. Co jeszcze tu czuję? Ten rycerz emocji, chciałam powiedzieć, rycerz kielichów dwa razy pokazuje, że tutaj emocjonalna jakaś zmiana, przemiana, transformacja dzieje się. Więc tak, może być nowy związek, nowa relacja, ale jeśli tak, to uważaj, żeby ci stary związek tu w drogę nie wszedł, albo ta była osoba, albo też nie patrz na tą nową osobę przez pryzmat starego związku, bo to wam po prostu tu będzie szkodziło w tej nowej relacji. Możesz otrzymać oczywiście zaproszenie jakieś romantyczne, albo gdzieś kogoś spotkasz. No, czy będzie z zaproszenia, czy tak po prostu gdzieś z kimś się spotkasz i będzie to bardzo przyjemne spotkanie, ale uważaj też, żeby nie bujać w obłokach, tak czuję. Bo tu czuję, że tu ktoś, o, jeżeli tu chodzi o sprawy zawodowe, te spotkania, to uważaj, bo ja tu czuję, że ktoś może chcieć jakby rozproszyć twoją uwagę, bo masz tu tego pazia mieczy, który niestety jest w rewersie, czyli pokazane jest, że ktoś tutaj nie zwraca uwagi na to, co jest ważne, prawda? Nie dostrzega tego, co jest ważne, przez co nie jest w stanie się zabezpieczyć przed czymś, co może tutaj nieprzyjemne się na przykład zdarzyć, prawda? Więc chodzi o to, żeby jednak pozwolić sobie na tą obserwację, bo mamy pod spodem rycerza mieczy, prawda? Natomiast rycerz mieczy jest trochę ognisty, czyli trochę taki zbyt rwany, prawda, zbyt impulsywny. Więc tutaj uwaga, żeby nie działać impulsywnie. Tak, zdecydowanie będzie potrzebna tutaj duża siła woli, ale właśnie ta obserwacja, to przyglądanie się i uwaga, żeby nie działać impulsywnie, to na pewno, bo w tym czasie przyjdzie coś, co będzie wymagało twojej odwagi, twojego zaangażowania, twojego zaobserwowania jakby jakiejś sytuacji, wydarzenia, usłyszenia czegoś, co jeżeli będziesz gdzieś tutaj skupiać się na cudnej atmosferze, uczuciach, emocjach, to możesz nie zauważyć tego, co ważne. O, po prostu. Mamy kartę sprawiedliwości, więc pamiętaj, że tu pojawiają się energie prawa, przyczyny i skutku, prawda? Więc tak, więc jak zadziałasz, tak będzie, prawda? Tu pamiętaj o tym. Tak jest. Skup się na finansach i na tym, żeby mieć faktycznie jakieś tu zaskórniaczki, bo ja tu czuję dwie te karty. Tu mamy 7 pentakli, a tu mamy 9 i... A tu jest 5 pentakli i to w rewersie, więc pokazuje, że mogą być jakieś straty albo nie, może inaczej, mogą być jakieś nieprzewidziane wydatki, na które potrzebujesz pieniążki, takie ekstra. Więc weź to pod uwagę jakby w swoim budżecie na ten czas. I ja tu czuję, że to nie do końca chodzi o jeden tydzień, jakby mam poczucie, że to wchodzi w miesiąc cały dla ciebie, więc... dokładnie, dobra.
Co tu jeszcze, kochani, czuję dla nas? Ktoś tutaj pracuje nad większą niezależnością, może finansową. I też pamiętaj, że żeby uzyskać lepsze efekty, rezultaty swoich działań, pamiętaj, że każda twoja akcja, każde twoje działanie ma jakieś efekty, prawda? Ma jakieś konsekwencje. Zwróć uwagę, które twoje działania wyzwalają efekty, które ci się nie podobają i tu coś zmienia. Czuję, że tutaj, bo tu jest jakby brak zaobserwowania swojego działania, zobacz. Albo jeżeli pracujesz w grupie, to chodzi o to, żeby zaobserwować czyjeś działania. Też może to jest istotne, jakby ważne. Dobra, weźmy dalsze karty. Może zacznijmy od tego biznesu tu, bo jak tu byliśmy teraz, to na raków poproszę, ok? Zobaczcie, mamy action, czyli tutaj przestań się wahać, zacznij działać konkretnie. Każdy ruch, każda akcja wspomaga wyzwolenie jakby magii, czyli innymi słowy, ja zawsze mówię, że wszechświat wspiera aktywnych, pomaga aktywnym. Jeżeli się siedzi i nic nie robi, no to wszechświat też siedzi i nic nie robi, no bo co to ma za ciebie robić wszystko, prawda? Chodzi o to, żeby wykonać pierwszy, drugi, trzeci krok, a później jakby uruchamiasz to koło zamachowe i rzeczy się dzieją dalej. Więc zwróć uwagę właśnie, czy nie masz tej bierności gdzieś, gdzie trzeba by zadziałać, prawda? Konkretnie. Dobra. Mamy kamyczek magnezyt, zobaczcie. I tutaj hasło przenikanie. Przenikanie, bardzo ciekawe. Bardzo tajemnicze, powiedziałabym. Magnezyt kojarzy mi się właśnie z takim też, no, trochę magnetycznym gdzieś przyciąganiem właśnie, więc możesz faktycznie, ja tak czuję, poznać tutaj kogoś, z kim będzie ci się wydawało, że myślicie tak samo, czy przynajmniej podobnie. Może tu chodzić też oczywiście o studia, jakieś tam kursy i tak dalej. Ale uważaj, żeby tu nie zapędzić się jakby w tej pięknej atmosferze, zapominając, po co tam jesteś. Czyli cały czas pamiętaj, po co tam jesteś, tam, gdzie, czy to na spotkaniu jakimś, kariera, zawodowe sprawy, biznes, finanse, czy jakiś kurs, edukacja. Nie wiem, tu interwiu ktoś może mieć, czyli jejku, jak się tam, przesłuchanie do, na stanowisko nowe, prawda? Rozmowa o pracę, o właśnie. Pamiętaj, po co tam jesteś, prawda? Tak czuję, żeby powiedzieć, uważaj, żeby się tam za dobrze nie bawić, bo to nie będzie dobrze wyglądać. No na pewno dla tej osoby, która to ma usłyszeć, będzie to miało znaczenie. Dobra, zobaczmy dalej. Sprawy prywatne. Tu nam się pokazuje Dreamer. Zobaczcie, mamy smoka. Ochronę smoczą, więc fantastycznie. Tak. Pamiętaj, że to, czego pragniesz, pragnie ciebie. To, czego szukasz, szuka ciebie. Jeżeli się skupiasz na fajnych rzeczach, przyciągasz je do swojego życia, szczególnie w tej erze wodnikowej, w której jesteśmy. Tutaj chodzi o to, żeby poszukiwać spełnienia dla siebie, czyli właściwego obszaru zawodowego. Jeżeli jesteś gdzieś, gdzie ci nie do końca to służy, prawda? Może warto przemyśleć, zastanowić się, coś zmienić. Zobaczmy, co tutaj nam się pokazało. Opal i mamy kartę miłosierdzia. Ciekawe. Miłosierdzie też kojarzy mi się z tym traktowaniem, z miłością jakby drugiego człowieka, prawda? To dostrzeganie także, no wiadomo, raczki tego mają dużo w sobie, ale czasem można się pogubić, słuchajcie, i pomagać tak innym, że przestaje się pomagać sobie i nagle można się obudzić z przysłowiową ręką w przysłowiowym nocniku, prawda? Czyli zastanów się, czy nie angażujesz się zbytnio w sprawy innych, zapominając o swoich sprawach. I druga rzecz,
Jakich masz znajomych? Czy to nie są tacy znajomi, którzy są, póki potrzebują Twojej pomocy, a jak Ty potrzebujesz pomocy, to znikają? Bo ja czuję, że jakieś działania Twoje sprawiają, że właśnie tutaj coś przystaje, coś jest przyblokowane jakby, prawda? Coś nie idzie tak jak Ty chcesz. Pomagając innym, nie możesz oczekiwać, że ten ktoś będzie Ci to samo zwracał, dlatego że niektórzy ludzie w ogóle nie biorą tego pod uwagę, niektórzy ludzie w ogóle nie mają świadomości, że tak by trzeba było. Jest mnóstwo jeszcze ludzi, którzy po prostu mają wyciągnięte ręce, daj mi, bo się należy, prawda? Więc innymi słowy, skup się na pomaganiu takim osobom, które wiesz, że będą wdzięczne i będą się rewanżować. Przestań pomagać tym osobom, które są jak wampiry energetyczne i tylko prowadzą ciebie do strat, prawda? Takich czy innych. No niestety, tutaj ja czuję, że przychodzi takie olśnienie, zrozumienie, że coś tu nie działa w tym całym obrazku, coś tu nie funkcjonuje właściwie. Chodzi o to, żeby się zadumać nad tym wszystkim, pomyśleć, poddać to wszystko refleksji. Takie faktycznie, powiem wam, podsumowanie, bilans, prawda? Zastanowić się nad tymi wszystkimi działaniami, poglądami. No ważny czas, powiem wam, bardzo kochane raczki, czuję, że to jest ważny czas dla znaku raka. Zobaczmy prawdę ukrytą. Zobaczcie, tu prawda się pokazuje ukryta. Czas na uzdrowienie. Druga karta. Ktoś tu ma świadomość, że namieszał, że nawyprawiał jakieś rzeczy. Pytanie, czy ta osoba wzięła odpowiedzialność za swoje zachowanie, czy tylko ma świadomość tego namieszania. Wiecie, co tu jeszcze czuję? Czuję, że tu ktoś, jakiś chyba raczek tak czuje, no bo to jest takie wrażliwe serce. Ciągle daje szansę komuś, kto cały czas bazuje na tym jakby, czyli ponieważ dajesz tej osobie wciąż kolejną szansę, jak tylko poprosi, jak tylko przeprosi, zamruga oczkami i tutaj będzie błagać nie wiadomo co, to ty od razu pomagasz tej osobie, dając kolejną szansę. W związku z tym ta osoba otrzymuje od ciebie taką informację, że może robić co chce, chodzić ci po głowie, wyprawiać przeróżności, a ty summa summarum i tak tej osobie pomożesz i wszystko wybaczysz. Ale czy to jest właściwe w stosunku do ciebie, do tego, co ty czujesz, do tego, jak ty później wewnętrznie się rozpadasz, prawda? Po raz znowu i znowu kolejny i kolejny i kolejny. Czy to jest w porządku w stosunku do ciebie? Bo ja czuję, że raczki dużo na zewnątrz tutaj, ale czy dajesz coś sobie, czy odżywiasz jakby siebie tą miłością, tą zaangażowaniem, tą energią, tym czasem codziennym, który sobie okazujesz jakby, czy to dla siebie robisz? Bo ja czuję, że gdzieś tutaj dochodzi do takiego momentu, że czegoś ci brak. Może chodzić o pieniądze jak najbardziej, ale to jest takie prozaiczne, codzienne. Ale tu może też chodzić o twój czas, albo o twoją energię, o twoje zdrowie też. Więc raczki, innymi słowy podsumowując, czas zadbać o siebie i przestać żywić wampiry energetyczne. No, tak bym to podsumowała tutaj. Bo coś tutaj, jak widzicie, nie działa w tym całym cyklu przyczynowo-skutkowym. A tu jest pokazane, tu działa już, tu już jest pięknie. Ale musisz sobie pozwolić na tą zmianę, na ten tranzyt, na tą transformację, prawda? Czyli trzeba odciąć to, co chore, prawda? To chore miejsce, chory, nie wiem, związek, chorą relację, kogoś, kto ewidentnie wysysa z ciebie siłę i moc, bo okazujesz miłosierdzie tej osobie bez końca. Bez końca. Natomiast ta osoba w ogóle ci nie okazuje tego miłosierdzia, bo tylko bazuje i żeruje jakby na twojej dobroci. Ja czuję, że ten zaklęty krąg musi być zatrzymany i tylko ty możesz to zrobić, bo jeśli tego nie zrobisz, to po prostu ta sytuacja będzie dalej trwać. Pytanie, czy ci jest z tym dobrze?
czy się z tym dobrze czujesz. Ok, mini wybierz kartę na trzy możliwości. Możemy zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka. Tu mamy tak, numer 2. Idealny moment, numer 3. Zdecydowane tak. Dobrze, kochani. Tyle. Ciekawe czytanie, naprawdę ciekawe, takie głębokie powiedziałabym. Mnóstwo przemyślenia, refleksji właśnie i takiego głębokiego rozważania, szerokiej perspektywy jakby swojego życia. Nie tam jakichś tam pojedynczych, tylko tak szeroko patrząc. Czuję, że po tym tygodniu naprawdę wszystko może się zmienić, bo twoja perspektywa patrzenia może się zmienić. No i czuję, że to jest dobre, kochany Raczku. Także zadbaj o siebie, zatroszcz się o swoje serduszko, o swoją energię, o swój czas. A dzisiaj mówię ci już do widzenia i do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa, pa.